Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Od starcia z Nielbą zaczęły się problemy ekipy ze stolicy Dolnego Śląska. W pierwszym meczu fazy play-out Śląsk grał właśnie w Wągrowcu, pojechał tam w roli faworyta, ale sensacyjnie przegrał, co już na początku tej części rozgrywek postawiło drużynę w bardzo trudnej sytuacji. Nie zakładaliśmy jadąc parę tygodni temu, że przegramy w Wągrowcu. Dla nas są stracone dwa punkty, a teraz nadarza się rewanż i chcemy wygrać, zdecydowanie chcemy wygrać ten mecz, pokazać, że tamten mecz to był przypadek przy pracy. Wrocławianie zapowiadają srogi rewanż. Nie chodzi tu absolutnie o złość w stosunku do Nielby. Śląsk w niedzielę musi wygrać, by przedłużyć szansę na pozostanie w lidze. Tutaj tylko i wyłącznie wygrana nas ratuje. Kilka meczów już mieliśmy z nożem na gardle w tym sezonie i chyba jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, więc nie jest to nowość, że my musimy teraz wszystkie mecze wygrywać. W głowach wiemy, co mamy zrobić i naprawdę jesteśmy przygotowani, moim zdaniem, do tego. Mamy dwa mecze u siebie, to mecze u siebie musimy wygrać. Drużyny walczące o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej miały ostatnio kilkanaście dni wolnego. Jak ten czas wykorzystali wrocławianie? Przez półtora tygodnia na pewno ciężka praca fizyczna, jeszcze bieganie w terenie, siłownie i tak dalej. W tym tygodniu już bardziej też taktyka, więcej zajęć na hali sportowej. Teraz jeszcze siłownia jest, ale taka dynamiczna. No i na pewno pod względem taktycznym ustawiamy się już jak w obronie, jak w ataku przeciwko grze z Nielbą Wągrowiec. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja kadrowa Śląska. Jak na tą chwilę to jest tak, że tylko Marcin Schorowski nie będzie grał, bo jeszcze nie do końca jest wyleczony. A na pewno ten okres dwóch i pół tygodnia nam pomógł, bo było parę takich drobnych urazów, gdzie trzeba było doleczyć i jak na tą chwilę wszyscy są już zdrowi i mam nadzieję, że do meczu z Wągrowcem i do następnych meczy też przystąpimy już w pełnym składzie. Mecz Śląska z Nielbą rozpocznie się w niedzielę o 15 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.